Gry i zabawy integracyjne dla dzieci, malowanie twarzy, tor sprawnościowy. To tylko część atrakcji, jakie były przygotowane dla dzieci w trakcie imprezy na terenie byłej szkoły przy ulicy Konduktorskiej w Kutnie. Jako inicjatywa społeczna za torami, właściwie już stowarzyszenie, ponieważ taką formę prawną od jakiegoś czasu już posiadamy, organizujemy pierwsze spotkanie z cyklu Dzień Dziecka na 5. Nie mogłoby się to odbyć nigdzie indziej niż na terenie byłej starej szkoły numer 5 na ulicy Konduktorskiej. Przy okazji serdecznie wszystkich zapraszam, tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym wydarzeniu. Cóż, przygotowaliśmy przy pomocy i przy bardzo dużym, chciałem podkreślić, bardzo dużym udziale sponsorów i ludzi dobrej woli po prostu, ponieważ nikt nie musiał tego zrobić, jednak dostaliśmy bardzo duże wsparcie. Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieciaków. Zachęcam do przyjścia, żeby samemu sprawdzić jakich, i mam nadzieję, że do godzinach 10 do 13 spędzimy tutaj bardzo miło wspólnie czas i miejmy nadzieję, że to będzie początek pewnej tradycji, że te spotkania będą odbywały się regularnie co do roku albo i częściej. Dzień dobry wszystkim kochanym dzieciakom, bo wy dzisiaj jesteście bohaterami dzisiejszego dnia, ale życzę wam, żebyście byli bohaterami przez następne każdy dzień roku, żeby był tak słoneczny, radosny, obfitował w tak świetne zabawy, a nie zapominajmy, że to dzięki inicjatywie z zatorami, że więc fajna sprawa, pogoda nam dopisuje, życzę, żeby każdy był dzień przepełniony tą radością, miłością i oczywiście przepełniony troską opiekunów, żebyście się zawsze czuli bezpieczni. To jest bardzo ważne. Jeśli dziecko się czuje bezpiecznie, to się bardzo dobrze też wychowuje, edukuje i jest najważniejsze to. A tutaj w imieniu całej Rady Miasta na dobry początek pozwoliłem sobie przynieść słodkości, że więc, żeby wam sił nie brakowało, to są różne czekoladki, więc bawcie się dobrze i nie każdy dzień, no jeszcze raz mówię, będzie dla was radosny. Wszystkiego dobrego życzę, kochane dzieci, a przy okazji organizatorom też chciałbym pogratulować i podziękować świetnej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Freedom of life, I will express my soul. Look me in the eye and electrify my phone. I ain't gonna leave until you know my name. Jakie atrakcje czekają na dzieci? No cóż, tak jak widać, mamy tutaj dmuchańce, mamy tutaj ekipę ASG, czyli jest zorganizowana coś w rodzaju bezpiecznej strzelnicy, gdzie dzieci będą mogły spokojnie postrzelać sobie do celu. Mamy przede wszystkim tor przeszkód, który został tutaj postawiony przez ekipę Koniuchy OCR, czyli firmę, z którą nasza inicjatywa współpracuje bardzo ściśle. Co na twoim stoisku możemy znaleźć i co będzie tutaj tworzone? Będą tworzone koktajle owocowe, dzieci będą przygotowywały same będą wybierały sobie składniki, z których będą te koktajle chciały przygotować. Przewidziany też jest buraczek, szpinak, ale no nie wiem, czy któreś dziecko odważy się dorzucić go do koktajli. Przede wszystkim chcemy tutaj na tym stoisku promować zdrowe odżywianie, które jest nieodłącznym elementem całego zdrowego stylu życia. Dzisiaj całe igrzyska odbywają się pod takim hasłem zdrowy styl życia, więc nie tylko tutaj aktywność fizyczna, ale też zdrowa dieta. Właśnie w tym punkcie będą mogły dzieci sobie troszeczkę posłuchać o zdrowym odżywianiu i same spróbować coś zrobić. Z wielką radością i uśmiechem mieszkańcy świętowali Dzień Dziecka. Mnóstwo atrakcji, piękna pogoda sprawiły, że od początku do końca imprezy było gwarnie i kolorowo. Czy fajnie zorganizowana ta impreza? Tak, sympatycznie, bardzo fajnie. Warto robić takie inicjatywy? Tak, dzieci są na pewno zadowolone z takich imprez, szczęśliwe. Fajne, super przedsięwzięcie, tym bardziej z okazji Dnia Dziecka i szacunek dla twórców i kreatorów tego tutaj czynu, tak? Więc myślę, jak najbardziej i najwięcej takich czynów społecznych powinno być w naszym mieście. No i widzę, że to z roku na rok rozrasta się ku kierunkowi, więc jeszcze raz szacunek dla organizatorów i dla wszystkich, którzy wzięli tutaj udział. A przede wszystkim chyba najważniejsza jest tutaj radość dziecka, tak? Uważam, że powinny być organizowane takie wydarzenia, gdyż dzieciaki wtedy spędzają fajnie czas, my rodzice też, no i jest piękna pogoda i bawmy się.